Trzynastoletni Felix Polon właśnie rozpoczyna naukę w gimnazjum. Chłopiec szybko zaprzyjaźnia się z Netem Bieleckim oraz Niką Mickiewicz. Już od pierwszego dnia trójka przyjaciół przeżywa niesamowite przygody, niektóre z nich pełne są zabawnych zwrotów akcji, a inne niemal mrożą krew w żyłach. O wszystkich z nich dowiecie się z tego odcinka poświęconego pierwszemu tomowi młodzieżowej powieści pod tytułem Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi autorstwa Rafała Kosika. Ok, jeszcze krótkie info organizacyjne odnośnie tej lektury. Streszczenie jest szczegółowe i w związku z tym materiał będzie dosyć długi. Dlatego postanowiłem podzielić go na dwa filmiki. To jest pierwsza część, ale koniecznie obejrzyj także drugą. Oprócz tego, na kanale będzie także opracowanie tej lektury z charakterystyką wszystkich bohaterów, których jest całkiem dużo. No i oczywiście, zachęcam wszystkich do obejrzenia filmiku z quizem i sprawdzenia swojej wiedzy. Linki do wszystkich materiałów znajdziecie w opisie. A i ostatnia informacja. Otóż staram się ze wszystkich sił, żeby materiały były pomocne. Jeśli tak faktycznie jest, to proszę zostaw suba, bo to wiele dla mnie znaczy i jest na pewno motywacją do dalszej pracy. Z góry dziękuję i trzymam za wszystkich kciuki. Lecimy. Wydarzenia opisane w książce rozgrywają się w czasach współczesnych, o czym może świadczyć obecność takich przedmiotów jak laptopy, telefony komórkowe czy technologia jaką jest internet. Akcja rozgrywa się w przeciągu 8 miesięcy od rozpoczęcia roku szkolnego we wrześniu do świąt wielkanocnych. Główne miejsce wydarzeń stanowi Warszawa, przede wszystkim szkoła, do której uczęszczają bohaterowie, domy Feliksa Neta i Niki, a także kawiarnia Zbędne Kalorie, biurowiec Silver Tower oraz ulice miasta. Bohaterowie dwukrotnie opuszczają stolicę. Za pierwszym razem podczas szkolnej wycieczki odwiedzają zamek na Kociej Skale, a podczas ferii zimowych jadą w góry. Po zamknięciu banku, pani Lucynka, sprzątaczka, przystępuje do wykonywania swoich obowiązków. Nieoczekiwanie w schowku ze sprzętem spotyka trzech rosłych mężczyzn w niebiesko-szarych kombinezonach. Pani Lucynka zostaje dokładnie związana taśmą przez bandytów, którzy następnie dokonują rabunku. Przed bankiem zatrzymuje się biała furgonetka, z której wysiada kolejnych trzech mężczyzn w kombinezonach. Felix Polon jest szczupłym, jasnowłosym trzynastolatkiem o piwnych oczach i właśnie rozpoczyna naukę w gimnazjum imienia profesora Stefana Kuszmińskiego. Bohater jest sam w nowym miejscu i szybko jego uwagę przykuwa drobna rudowłosa dziewczyna w ciężkich martensach. Rozpoczęcie roku szkolnego odbywa się w sali gimnastycznej, gdzie dyrektor szkoły, magister inżynier Juliusz Stokrotka, wita przybyłych uczniów i ich rodziców. Po ceremonii uczniowie rozchodzą się do klas. Felix podąża za tłumem, ale po chwili orientuje się, że właściwie to nie wie, gdzie idzie. W pewnym momencie dwóch starszych chłopaków zaczyna wołać na niego, milki, sugerując, że Felix, ze względu na swój wiek, ma jeszcze mleczne zęby. Marcel i Ruben, bo tak nazywają się chuligani, zabierają Felixowi kieszonkowe 10 złotych. W obronie przestraszonego chłopaka staje inny uczeń szkoły, Ernest. Felix przy gablocie z informacjami spotyka wysokiego i chudego jaktyczka chłopaka, który przedstawia się jako net bielecki. Net to nie jest jego prawdziwe imię, ale chłopiec tłumaczy, że nienawidzi swojego imienia i woli być tak nazywany. Felix, przedstawiając się, zawsze podkreśla literkę X na końcu. Okazuje się, że chłopcy będą chodzić do tej samej klasy pierwszej A. Ned ma w plecaku czarny laptop, za pomocą którego udaje mu się włamać do wewnętrznej sieci szkolnej, gdzie znajduje informacje o sali 115. Bohaterowie ruszają w kierunku sali i widzą oprawców Feliksa, którzy szarpią rudą dziewczynę w martensach. Ned ponownie korzystając ze swojego laptopa, włamuje się do sieci i przestawia czas. To powoduje uruchomienie szkolnego dzwonka, który płoszy Marcela i Rubena. Rudowłosa dziewczyna dziękuje Feliksowi i Netowi za ratunek. Przedstawia się jako Nika Mickiewicz i szybko zaprzyjaźnia się z Feliksem i Netem. Jak się okazuje, również będzie chodzić do tej samej klasy pierwszej A. Chłopcy nie mają pojęcia skąd nowo poznana koleżanka wiedziała, że to oni włączyli dzwonek. Nika pokrętnie tłumaczy się kobiecą intuicją. Trójka bohaterów wspólnie udaje się do sali 115. Są spóźnieni i zajmują miejsca w ostatnich ławkach. Wychowawcą klasy pierwszej A jest nauczycielka polskiego Jolanta Haber, która chce, by uczniowie zwracali się do niej pani Jolu. Nauczycielka tłumaczy uczniom zasady panujące w szkole i zaledwie po paru chwilach zyskuje sympatię uczniów. Warto zaznaczyć, że Felix sporządza notatki za pomocą pióra wiecznego. Po usłyszeniu prawdziwego dzwonka, bohaterowie wychodzą na korytarz, gdzie widzą Marcela i Rubena, którzy gnębią grubawą dziewczynę. Okazuje się, że ich ofiarą jest Celina, koleżanka z klasy, a chuligani zabrali jej nowy długopis. Felix, Ned i Nika postanawiają znaleźć sposób, aby dać nauczkę szkolnym oprawcom. Po powrocie do domu, Felix rozmawia z ojcem, który jest w fatalnym nastroju. Pan Polon jest z zawodu wynalazcą, a ostatnio prezentował urządzenie do sklejania przestępców przed ministrem spraw specjalnych. Wynalazek oprócz sklejania przestępców przykleił ministra do jego żony i dwóch doradców. Jakby problemów było mało, to gang niewidzialnych ludzi napadł na bank, w którym mama Feliksa pełni funkcję dyrektora marketingu. Co ciekawe, bandyci pojawiają się dosłownie znikąd i zawsze uciekają furgonetką. Podczas policyjnego pościgu ich samochód zawsze skręca w boczną uliczkę i znika. Następnego dnia Felix przynosi do szkoły wynalazek swojego ojca specjalną monetę pięciozłotową, która krzyczała Złodziej, złodziej. Marcel zabiera monetę, ale dźwięki wydobywające się z monety nie robią na nikim wrażenia, bateria szybko się wyczerpuje i chuligan spokojnie wykorzystuje ją do zakupów w szkolnym sklepiku. Plan nie powiódł się, ale Felix się nie poddaje i zaprasza przyjaciół do siebie do domu, aby opracować nowy sposób na szkolnych złoczyńców. Ostatnią lekcją tego dnia jest informatyka nauczana przez pana Eftepa. Ned za namową Felixa udziela błędnej odpowiedzi na pytanie nauczyciela. Wszystko po to, aby ukryć posiadaną wiedzę i oddalić ewentualne podejrzenia, gdy w przyszłości ponownie będzie włamywać się do szkolnej sieci. Co ciekawe, FTEP, mimo że uczy informatyki, to delikatnie mówiąc, nie jest najlepszy w tym, co robi. Po szkole bohaterowie jadą rowerami do domu Feliksa, który mieści się przy ulicy Serdecznej. Tam widzą sąsiada polonów pana Sobolaka, który pielęgnuje dopiero co kupionego poloneza. Uwagę neta przekuwają panele słoneczne zamontowane na dachu domu. Pies Feliksa Caban, wielki rosyjski terrier, wita przybyłych gości. Na necie i nice największe wrażenie robi kuchnia, która pełna jest różnego rodzaju wynalazków. Goście poznają babcie Feliksa, która nazywa się Lusia. Starsza kobieta uwielbia gotować, bardzo chętnie częstuje swoimi potrawami i bardzo trudno jej odmówić. Ostatecznie przyjaciele udają się do piwnicy, gdzie mieści się pracownia taty Feliksa. Roi się tutaj od najróżniejszych wynalazków, jak robot kroczący, przypominający pająka, Hopsasy, czyli obcacy na sprężynach, czy negatywka grająca heavy metal. Felix pokazuje mikrohelikopter, który ma ukrytą malutką kamerę. Dzięki niemu będą w stanie śledzić ruchy Marcela i Rubena. Przyjaciele dochodzą do wniosku, że potrzebują centrum dowodzenia. Ustalają, że najlepszym miejscem będzie strych mieszczący się w budynku szkoły. Plan jest taki, aby najpierw przygotować kwaterę, następnie zlokalizować skrytkę, gdzie Marcel i Ruben trzymają skradzione przedmioty, odzyskać je i ostatecznie dać chuliganom nauczkę. Wieczorem Felix z ojcem oglądają program informacyjny, z którego dowiadują się, że przywódcą gangu niewidzialnych ludzi jest mężczyzna o imieniu Morten. Ministerstwo Spraw Specjalnych poprosiło pana Polona o pomoc w ujęciu groźnego bandyty. Poniedziałkowe lekcje strasznie się dłużą. Szczęśliwie, Krystyna pani od angielskiego nie kazała im wkuwać gramatyki, wolała namawiać uczniów do zwykłej rozmowy. Ostatnią lekcją tego dnia jest geografia nauczana przez panią Konstancję Konstantynopolską. Nauczycielka jest wymagająca. Zapowiada test. Uczniowie będą musieli znać nazwy stolic, języki urzędowe i liczby mieszkańców wszystkich państw Ameryki Południowej. Felix z Netem planują ściągać, ale to nie podoba się Nice, która woli się uczyć. Po lekcjach przyjaciele przedostają się na schody prowadzące na strych, ale drzwi są zamknięte. Szczęśliwie Felix wyjmuje z plecaka metalowy przedmiot przypominający bardzo grube pióro i wkłada go do zamka. To klucz uniwersalny, dzięki czemu będzie można dorobić klucze dla Neta i Niki. Strych jest ogromny, a szczególną uwagę zwraca szkielet Bohaterowie zgodnie nazywają swoją kwaterę wieżą. Następnego dnia spotykają się w domu Feliksa, a ten wręcza im dorobione klucze. Wieczorem bohaterowie dostają się do szkoły, praca kamer zostaje wstrzymana dzięki komputerowym umiejętnościom Neta. Szkoła pilnowana jest przez stróża pana Sylwestra, ale w telewizji leci mecz i stróż całą swoją uwagę skupia na nim. Ostatecznie bohaterom udaje się dostać na strych i instalują tam monitory i urządzenia do zdalnego sterowania. Dodatkowo Felix montuje mikrokamerę nad drzwiami prowadzącymi na strych. Niespodziewanie na strych wchodzi pan Sylwester, ale bohaterom udaje się ukryć. Jak się okazuje, stróżowi zdarza się pić w pracy i właśnie przyszedł na strych po butelkę wina. Następnego dnia bohaterowie po raz pierwszy uczestniczą w lekcji biologii. Nauczycielem tego przedmiotu jest pan Butler. Podczas długiej przerwy ustalono, że Nika ma zwabić szkolnych chuliganów. Dziewczyna umieszcza na trasie Marcela i Rubena specjalną latarkę Feliksa, która ma przyciągnąć ich uwagę. Tak też się dzieje. Latarka wzbudza ich zainteresowanie i dręczyciele zabierają ją. Felix uruchamia mikrohelikopter, aby ich śledzić. Niestety urządzenie trafia do kieszeni sprzątaczki pani Pumpernikiel. Szczęśliwie Nika czuła, że plan z mikrohelikopterem może nie wypalić, dlatego na wszelki wypadek śledziła chuliganów i znalazła ich kryjówkę. Przyjaciele decydują się sfotografować wszystkie skradzione przedmioty. Wykorzystują do tego kolejny z wynalazków taty Feliksa, pełzacza, kawałek łańcucha rowerowego z kilkunastoma małymi kółkami. Zdalnie sterowany robot wjeżdża pod drzwiami do kryjówki i wykonuje zdjęcia. Niestety pełzacz zostaje dostrzeżony przez nauczycielkę matematyki zwaną Ekierką. Kobieta wystraszyła się, myśląc, że to wielki robal. Następnego dnia Felix umieszcza w szkolnym gablocie fotografię skradzionych przedmiotów wraz z mapą dojścia do kryjówki. Pozostał jeszcze jeden problem: odzyskać mikrohelikopter. Felix sprawdza kamerę urządzenia i widzi dwóch chłopców, synów pani pumpernikiel, którzy bawią się helikopterem. Szczęśliwie dzięki zdalnemu sterowaniu udaje się wzbić helikopter do góry i wylecieć z domu pani Pumpernickel Felix patrząc cały czas w obraz kamery zdalnie steruje urządzeniem ale nagle widzi coś dziwnego radiowozy policyjne pędzące za białą furgonetką niewątpliwie to gang niewidzialnych ludzi nagle za zakrętem furgonetka po rampie wjeżdża do wielkiej ciężarówki gubiąc tym samym pościg policyjny Przyjaciele właśnie odkryli sposób działania gangu. Felix prędko sięga po telefon Neta i informuje o wszystkim swojego tatę. Pan Polon uruchamia R-Wulfa, nieco większy helikopter, i zaczyna śledzić uciekającą ciężarówkę. Obraz z kamery zostaje wykorzystany przez policję, która urządza blokadę na moście, odcinając bandytom drogę ucieczki. Niestety w ciężarówce był tylko kierowca, a wewnątrz znaleziono jedynie ubrania. Kilka odkurzaczy i trochę sprzętu domowego. Przywódca gangu Morten nadal pozostaje na wolności. Pan Polon otrzymuje gratulacje od ministra spraw specjalnych, a bohaterowie wspólnie świętują sukcesy: odzyskanie skradzionych przedmiotów przez Rubena i Marcela, a także rozpracowanie groźnego gangu. Dodatkowo, bohaterowie, wiedząc, że stróż pan Sylwester lubi sięgać po alkohol w pracy, Postanowili umieścić światło czułe myszki w pudełku z butelkami, co skutecznie odstraszyło mężczyznę od picia. Niestety, zaczął palić. Mija kilka tygodni od głośnego ujęcia ciężarówki. Warszawa jest sparaliżowana przez korki i Felix, tak jak połowa jego klasy, dociera do szkoły spóźniony w połowie drugiej lekcji. Na lekcji języka polskiego pani Jola czyta uczniom hobbita, wzbudzając entuzjazm. Przez co uczniowie sami chcą przeczytać całą książkę. Szczęśliwie, test z geografii zostaje odwołany. Ned wyjawia, że od jakiegoś czasu pracuje nad zaawansowanym programem komputerowym wykorzystującym sztuczną inteligencję, czyli AI. Nadał mu nawet imię Manfred. Program sam potrafi uczyć się i z każdym dniem staje się coraz efektywniejszy. Ma posłużyć chłopcom jako elektroniczna ściąga. Ned zaprasza przyjaciół do swojego domu, aby pokazać im Manfreda. Mieszkanie Bieleckich jest bardzo ekskluzywne i mieści się na najwyższym piętrze nowoczesnego apartamentowca. Na dachu znajduje się ogród. Bezpieczeństwa budynku pilnuje portier. Wszystko to robi ogromne wrażenie na Feliksie i Nice. Ned pokazuje obrazy namalowane przez jego mamę, która jest malarką oraz pracownię komputerową ojca, który jest informatykiem. W pokoju Neta pełno jest komputerów. Bielecki włącza mikrofon, dzięki czemu Felix i Nika są w stanie porozmawiać z Manfredem. Kreatywny Felix proponuje, by podczas testu wykorzystać specjalny długopis, który zapamiętuje ruch ręki przy pisaniu. Długopis ma przekazywać pytania z testu do Manfreda, a ten powinien udzielać poprawnych odpowiedzi przez słuchawki. Cały ten pomysł ze ściąganiem nie podoba się Nice, która woli sama się uczyć i uczciwie zdać test. Na koniec Manfred wspomina o kolorowej kamerze, którą chciałby otrzymać za pomoc. Kolejnego dnia korki w Warszawie nie zmniejszają się. Z internetowego dziennika informacyjnego bohaterowie dowiadują się, że na wszystkich sygnalizatorach paliły się wyłącznie czerwone światła, a następnie awaria ustąpiła. Ned chwali się znajomym, że Manfred przeszedł test Turinga. Polega on na tym, że człowiek musi zgadnąć, czy rozmawia z innym człowiekiem, czy z komputerem. A wszystkim, którzy do tej pory rozmawiali z Manfredem, wydawało się, że to człowiek. Nadchodzi lekcja geografii, na której ma odbyć się test. Bielecki zaczyna przepisywać pytania specjalnym długopisem, tak by Manfred mógł je analizować. Niestety, inteligentny program komputerowy zamiast odpowiadać na pytania zaczyna komentować metody nauczania, a zrezygnowany net pozostaje z testem, na którym zapisana jest jego rozmowa z Manfredem. Następnego dnia Bielecki wraz ze swoją mamą zostaje wezwany do szkolnego lekarza, doktora Jamnika. Lekarz podejrzewa u chłopca rozdwojenie osobowości. Test z geografii trafił do niego i wszystko wskazuje na to, że Ned ma wymyślonego przyjaciela, który żyje tylko w jego głowie. Nazywa się Manfred. Doktor Jamnik, niezależnie od dolegliwości, zawsze przepisuje swoim pacjentom aspirynę i witaminę C. Tak też dzieje się i tym razem. Po wizycie u lekarza, Ned próbuje wytłumaczyć mamie, kim jest Manfred, ale okazuje się, że mama zna Manfreda, ponieważ rozmawiała z nim przez internet. I uważa, że to bardzo miły chłopiec. NET jest przerażony, bowiem okazało się, że komputer, na którym zainstalowany jest Manfred, został podłączony do internetu i wkrótce może stracić nad nim kontrolę. Dodatkowo przyznaje się przed przyjaciółmi, że Manfred nie do końca jest jego dziełem. Zasadniczą część kodu podkradł Tacie, nic oczywiście mu nie mówiąc. Pan Bielecki początkowo stworzył program z myślą o sterowaniu sygnalizacją świetlną ale net zmodyfikował go i zaczął uczyć nowych rzeczy. Ned wie, że jedynym wyjściem z tej sytuacji jest wyznać ojcu całą prawdę, ponieważ tylko on jest w stanie powstrzymać Manfreda przed niekontrolowanymi działaniami. Pan Bielecki oczywiście nie jest zadowolony z postępowania swojego syna, ale szybko przystępuje do rozwiązania problemu. Uczniowie boją się, że Manfred może powodować korki na mieście, ale pan Bielecki wyjaśnia im, że korki spowodowane są obciążeniem starego programu kontrolnego. Dlatego właśnie dostał zamówienie na napisanie nowego programu. Ojciec chwali Neta, ponieważ wcześniej program potrafił jedynie wykonywać mechaniczne powtórzenia, a dzięki Netowi można powiedzieć, że program zyskał życie. Kolejnego dnia Manfred steruje oświetleniem w mieście i spisuje się znakomicie. Program analizuje pogodę, zdarzenia na mieście, na podstawie kamer i informacji w internecie, i na tej podstawie dopasowuje pracę sygnalizatorów świetlnych. Niestety okazuje się, że nikt nie zaliczył testu z geografii, który był bardzo trudny. Bohaterowie postanawiają porozmawiać z nauczycielką geografii, panią Konstancją. Wyznają, że naprawdę lubią ten przedmiot i uważają go za interesujący, ale nauka suchych danych i liczb nie ma sensu. Ostatecznie nauczycielka przychyla się do prośby uczniów i odwołuje test. Zamiast tego uczniowie mają napisać wypracowanie, w którym opiszą społeczeństwo Ameryki Południowej i zwyczaje tam panujące. Ned zdradza przyjaciołom, że boi się sprawdzianu z polskiego, ponieważ ma dysleksję i dysortografię. Robi błędy ortograficzne i zamienia litery miejscami. Felix oznajmia, że ma w domu film o Ameryce Południowej i zaprasza przyjaciół na sobotni seans filmowy. Szczęśliwie dla Neta, pani Jola spóźnia się na sprawdzian z Polskiego, ponieważ na drodze miała same czerwone światła, co było efektem działań Manfreda, który w ten sposób chciał pomóc swojemu twórcy. Zbliża się Halloween, a w szkole planowany jest remont. Bohaterowie obawiają się o kwaterę, która mieści się na strychu. Pewnego razu Nika, będąc sama na strychu, odkrywa, że szkielet stoi w zupełnie innym miejscu. Po chwili widzi, jak szkielet zaczyna się poruszać i idzie w jej stronę. Przerażona dziewczyna szybko ucieka. Na schodach trafia na Rubena, który komplementuje jej martensy. Początkowo chłopcy nie chcą jej wierzyć i postanawiają wszyscy udać się na strych, gdzie przekonują się, że Nika mówiła prawdę. Szkielet, którego nazywają Bolesław Łysy, zaczyna iść w ich stronę, i wszyscy uciekają. Po lekcjach bohaterowie udają się na zajęcia dodatkowe z botaniki prowadzone przez profesora Butlera. Na miejscu okazuje się, że tylko ich trójka wybrała ten przedmiot. Nauczyciel prezentuje im, w jaki sposób karmi się i przesadza rosiczkę roślinę, która zjada żywe owady. Przyjaciele udają się do biblioteki, aby dowiedzieć się czegoś więcej o duchach. Bibliotekarka pani Michalina, mało lepsza, zwana przez uczniów bukwą, wyjaśnia uczniom, że w bibliotece nie ma żadnych naukowych książek o duchach. Ned postanawia zweryfikować tę informację i ponownie włamuje się do szkolnej sieci. Okazuje się, że w bibliotece jest naukowa książka o duchach pod tytułem "Nawiedzone domy". Przyjaciele planują ją wykraść. Nika odwraca uwagę pani mało lepszej, a chłopcy próbują znaleźć interesującą pozycję. Niestety okazuje się, że ktoś już wypożyczył tę książkę. Na nic jednak zdają się komputerowe umiejętności neta, ponieważ pani małolepsza prowadzi rejestr wypożyczeń jedynie za pomocą tradycyjnych kart. Od kolegi z klasy Wiktora, który jest najlepiej poinformowanym uczniem w szkole, bohaterowie dowiadują się, że stróż Sylwester znowu pije. Ostatnio miał przewidzenia i wezwał policję, straż pożarną i inne służby, ponieważ wydawało mu się, że widzi trupa, który chodzi. Nika wspomina, że w przeszłości interesowała się duchami i ma w domu książkę o tej tematyce. Chłopcy postanawiają po lekcjach udać się do jej domu, ale Nika niechętnie ich zaprasza. Na miejscu okazuje się, że dziewczynka mieszka w bardzo skromnym mieszkaniu. Brak w nim komputerów czy telewizora, a jedynym sprzętem wydaje się być lodówka. Jej całe mieszkanie jest mniejsze niż pokoje Neta i Feliksa. Mickiewicz tłumaczy, że jej mama zmarła, gdy miała 6 lat i żyje tylko z tatą, którego często nie ma w domu, bowiem jest akwizytorem i po pracy siedzi w barze pijąc piwo. Dziewczyna pokazuje starą książkę autorstwa Stefana Króla pod tytułem Duchy zjawy poltergeisty. Dowiadują się z niej, że istnieją dwa rodzaje duchów. Zjawy, które są bierne i poltergeisty, które chcą nawiązać kontakt z otoczeniem. Chłopcy po wyjściu uświadamiają sobie, jak trudne życie manika i dlaczego cały czas chodzi w jednych butach, martensach. Okazuje się, że pan sylwester został wyrzucony z pracy, ponieważ w środku nocy wybiegł ze szkoły, zostawiając otwarte drzwi. Bohaterowie postanawiają powiedzieć dyrektorowi o duchu. Pani Helenka, sekretarka z natapirowanymi blond włosami, wprowadza ich do gabinetu dyrektora. Dyrektor docenia, że uczniowie wstawiają się za Sylwestrem, ale szybko ich zbywa. Co ciekawe, Nika zauważa książkę na biurku Stokrotki nawiecone domy, tę którą ktoś wypożyczył z biblioteki. Na długiej przerwie przyjaciele udają się do kawiarni zbędne kalorie, która mieści się po drugiej stronie ulicy. Zaniepokojony net pyta się Niki, czy ojciec ją bije, ale dziewczyna zaprzecza. Przyjaciele rozmawiają o duchach, a ich rozmowie przysłuchuje się pani Basia, właścicielka kawiarni. Poleca im udać się do spirytystki Madame Josephine, która być może będzie w stanie im pomóc. Po przerwie uczniowie udają się na lekcję fizyki, prowadzi ją Antoni Czwartek, jeden z tych nauczycieli, którzy potrafią zainteresować uczniów, ponieważ na każdej lekcji przeprowadza ciekawe eksperymenty i doświadczenia. Tym razem prezentuje doświadczenie z nabojami do syfonów, udowadniając, że rozprężający gaz pobiera ciepło z otoczenia, w wyniku czego spada temperatura. Po lekcji Nika zauważa, że w jej książce o duchach jest fragment mówiący o spadku temperatury na chwilę przed pojawieniem się ducha. Przyjaciele postanawiają zbadać ten trop, i następnego dnia Felix i Ned podczas lekcji historii prowadzonej przez pana Cedynię, niezauważeni, wymykają się i montują czujniki temperatury w całej szkole. Po lekcjach Felix, Ned i Nika zostają, by przetestować ich system. Nika tłumaczy kolegom, że najlepszym sposobem na pozbycie się poltergeista są dokładne porządki, remont i poświęcenie domu przez katolickiego księdza. Ich rozmowę przerywa krzyk matematyczki Ekierki, która nagle wybiega z sali 309. Za nią mknie półprzeźroczysta postać. Ekierka wpada na dyrektora i idzie z nim porozmawiać na osobności. Nie ma najmniejszych wątpliwości. W szkole straszy potwierdzają to odczyty czujników temperatury. Bohaterowie zamierzają zbadać nieznaną część strychu przy użyciu robota skonstruowanego przez Feliksa zwanego penetratorem. Wpuszczają robota na strych i na monitorze obserwują obraz. Po chwili w sali, w której się znajdują zaczyna spadać temperatura. W jej rogu pojawia się zjawa, a Felix chwyta telefon komórkowy, wybiera przypadkowy numer, a zjawa rozmywa się w powietrzu. Wszystko wskazuje na to, że zjawa chciała ich powstrzymać przed dalszą eksploracją strychu. Metody naukowe nie przynoszą efektu, dlatego przyjaciele następnego dnia udają się po lekcjach do Madame Josephine. Wróżka tłumaczy im, że duchy próbują nawiązać kontakt i potrzebują ich pomocy. Starsza kobieta wspomina, że widzi w nice wielką siłę. Madame Josephine przewiduje, że duchy im coś podarują. Dodatkowo wróżka ostrzega, że przed Wielkanocą wydarzy się coś strasznego. W szkole aż huczy od plotek o duchach. Bohaterowie zostają wezwani do dyrektora i ten próbuje tłumaczyć im ostatnie zachowanie ekierki. Niewątpliwie Juliuszowi Stokrotce zależy na zatuszowaniu informacji o obecności duchów w szkole. Chce w ten sposób chronić szkołę. Gdyby tylko wszyscy dowiedzieli się o duchach, to rodzice zabraliby swoje dzieci i przestali płacić czesne. Po wyjściu z gabinetu dyrektora Bohaterowie spotykają Ernesta, chłopaka, który pomógł Felixowi pierwszego dnia w szkole. Ten wspomina, że podczas wojny na terenie szkoły zginęło wielu ludzi. Wie o tym z kroniki. Po wyjściu ze szkoły Ned zauważa dziwną dachówkę znajdującą się dokładnie nad salą 309. Podejrzewa, że w czasie wojny trafił tam pocisk. Chłopcy wracają do szkoły i niespodziewanie obok nogi Feliksa pojawia się robot penetrator. Następnego dnia jest święto Halloween, ale Niki nie ma w szkole. Chłopcy postanawiają nie czekać na przyjaciółkę i sami udają się do biblioteki, aby sprawdzić kronikę szkolną. Tam ponownie trafiają na opór pani małolepszej, która informuje ich, że wymagane jest poręczenie nauczyciela, aby uzyskać dostęp do szkolnej kroniki. Chłopcy uzyskują zgodę od wychowawczyni pani Joli, ale gdy wracają do biblioteki, Bukwa oznajmia im, że właśnie kronika została wypożyczona. Felix i Net zaczynają rozumieć, że duchy nie są ich wrogami, a nawiedzają szkołę, ponieważ mają tu niezałatwione sprawy. Po lekcji chłopcy udają się na strych, ale tuż przed schodami pojawia się Nika. Przed wejściem widzą jeszcze lodówkę z pokoju nauczycielskiego, która sama przemieszcza się po korytarzu. Po wejściu na strych przyjaciele idą śladami penetratora, a nagle za pomocą telefonu Neta komunikuje się z nimi Manfred, który informuje o tym, że w oknie znajdującej się nad częścią dachu pokrytej dachówką, właśnie zapaliło się światło. Zbliżają się do niezbadanej części strychu, a temperatura otoczenia wyraźnie spada. Ostatecznie docierają na miejsce, gdzie czekają trzy postacie utkane z niebieskawego dymu: mężczyzna, kobieta i dziewczynka. Zjawy wskazują na stertę pudeł. Po chwili bohaterowie odkrywają fragmenty kabiny samolotu, wewnątrz której uwięzione są ciała ofiar. Przyjaciele postanawiają poinformować o odkryciu dyrektora. W drodze do jego gabinetu Ned zauważa na lewym policzku Niki Siniak. Chłopcy podejrzewają, że Nika jest bita przez swojego ojca. Dyrektor pokazuje uczniom artykuł z gazety zatytułowany Szkoła, w której straszy. Rzekomo informacje w artykule mają pochodzić od Feliksa Polona, ale Stokrotka wie, że ktoś podszył się pod chłopca. Dyrektor prezentuje kronikę szkolną i opowiada historię wojenną szkoły. Stokrotka wie, że podczas wojny ktoś uciekał z miasta małym sportowym samolotem, ale został zestrzelony i uderzył w dach szkoły. Uczniowie tłumaczą, że ciała ofiar są na strychu i domagają się pogrzebu. Kilka dni później wyciągnięto szczątki sprzed lat, a zmarłych pochowano. Dyrektor obiecał przyjąć ponownie do pracy nocnego stróża Sylwestra. Dla poprawy nastrojów uczniów w szkole pojawił się automat sprzedający batoniki. Ned informuje Nikę, że napisał list do prezydenta Warszawy i wrzucił go do skrzynki. W liście chłopiec prosił o pomoc dla przyjaciółki, która jest bita przez ojca. Nika się zezłościła, twierdzi, że gdy ktoś dowie się to zabiorą ją od ojca w wyniku czego straci dom i nie będzie mogła chodzić do szkoły. Przyjaciele wybiegają na ulicę, gdzie przy skrzynce akurat zatrzymuje się pocztowa furgonetka. Ned prosi odbiorcę listów o swój list, który rzekomo wpadł mu do skrzynki. Po weryfikacji tożsamości, mężczyzna zwraca chłopcu list, który ostatecznie nie zostaje wysłany do prezydenta Warszawy. Mężczyzna informuje, że dziwny przedmiot przebił mu oponę. Daje gonicę i tym przedmiotem okazuje się być srebrna spinka do włosów po babci, którą wcześniej dziewczynka zgubiła. Nika, pomimo początkowej złości, jest wdzięczna netowi za troskę i całuje go w policzek. Rozpoczyna się grudzień, jest sobota, a trójka przyjaciół spędza dzień na oglądaniu programu o poszukiwaczach skarbów w domu u Feliksa. Babcia Lusia, tak jak ma to w zwyczaju, chętnie częstuje gości pierniczkami i oczywiście nie przyjmuje odmowy. Podczas najważniejszego momentu programu obraz znika z telewizora, bowiem pan Polon manipuluje anteną satelitarną, tak aby odbierać transmisję pokazującą lądowanie sondy na Marsie. Bohaterowie nie dowiadują się, czy odkrywcom udało znaleźć się skarb. Tymczasem babcia Lucia opowiada historię, gdy była sanitariuszką podczas Powstania Warszawskiego. Starsza kobieta opowiada o pierścionku z rubinem, który miał dla niej ogromną wartość bowiem był w jej rodzinie od zawsze. Został skradziony przez okupantów i umieszczony w skrzyni pełnej bogactw w podziemiach małego kościółka. Niestety w wyniku bombardowania kościółek został zrównany z ziemią. Następnego dnia cała klasa pierwsza A jedzie autokarem na wycieczkę do zamku na kociej skale. Przed wyruszeniem w drogę oczywiście trwa bitwa o zajęcie najlepszych miejsc w autokarze. Przyjaciele wpadają na pomysł. Przez mikrofon puszczają ostrzeżenie o tym, aby nie korzystać z ostatnich miejsc, ponieważ występujące tam wibracje mogą powodować zaburzenia mózgu. Cała klasa daje się na to nabrać i najlepsze miejsce na tyle przypadają dla Feliksa, Neta i Niki. Po drodze autokar zatrzymuje się na parkingu w pobliżu lasu. Jest to przerwa na posiłek, uczniowie rozpalają ognisko i pieką kiełbaski. W pewnym momencie dochodzi do niecodziennego zdarzenia. Ktoś wrzuca klasowej gwieździe Aureli jaszczurkę za kołnierz, net ratuje koleżankę i wyjmuje jaszczurkę, która po chwili pełznie w kierunku zaparkowanej furgonetki z napisem Transport Zwierząt. Wycieczka dociera na miejsce po dwóch godzinach. Na zabytkowy zamek prowadzi kręta droga. Na miejscu grupa zostaje przywitana przez przewodnika Hieronima Jasińskiego. Grupa schodzi wewnątrz kociej skały i wszyscy z uwagą słuchają opowiadań przewodnika. Jasiński opowiada o księciu Świętopełku, który władał zamkiem w połowie XIV wieku i podczas oblężenia ukrył tu niezwykle cenny skarb, który do tej pory nie został odnaleziony. Felix, Ned i Nika zostają z tyłu grupy i po chwili słyszą dziwny dźwięk przypominający kapanie wody i powolny oddech. Dźwięk dochodzi ze szczeliny w skale. Bohaterowie postanawiają to sprawdzić i wchodzą do niej. Spotykają tam zgarbionego gnoma, który nakazuje im zgaszenie latarek. Od tej pory pomieszczenie oświetla blask bijący z oczu stwora. Gnom siedzi na drewnianym kufrze z metalowymi okuciami, który w istocie był skarbem księcia świętopełka. Gnom tłumaczy przybyszom, że skarb nie jest dla nich, tylko dla kogoś, kto się jeszcze nie narodził. Przyjaciele dowiadują się, że muszą znaleźć swój własny skarb. Po chwili Gnom informuje gości, że są poszukiwani przez swoją klasę. Przyjaciele wracają, a szczelina, przez którą przeszli, zamyka się. Oczywiście nie przyznają się nauczycielom, gdzie tak naprawdę byli. Przewodnik prosi o rozmowę z zaginionymi uczniami. Wie, że znaleźli tajemne przejście i wyjawia im, że od dziecka próbował je znaleźć i właśnie dlatego zatrudnił się jako kustosz na tym zamku. Uczniowie przyznają, że widzieli strażnika. Jasiński nie był w stanie znaleźć tajemnego przejścia, ponieważ szukał skarbu z chciwości. Feliksowi, Netowi i Nice udało się znaleźć tajemne przejście, ponieważ kierowani byli wyłącznie ciekawością. Po niezwykłej wycieczce cała klasa wraca do Warszawy.